Forrest Gump mówił, że gdzie miał iść, zawsze biegł. A bohaterka z tego odcinka po swoje marzenia idzie, ale bez kawy nie da rady. Marcelina Drozdek. No to idziemy. Rok. Widziałem chodziarzy na trasie, padali jak muchy z gorąca. Niewdzięczna konkurencja, trudna, niepopularna. Po co ci to? Wiesz co, mam czasami tak, że też sobie zadaję to pytanie. Lubisz sobie utrudniać życie, tak? Lubię utrudniać życie, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, życie jest trudne. No ale właśnie jakby chyba w tych trudnościach jest coś takiego najlepszego. I jakby po co mi to? No, zakochałam się w tym. Gdzieś tam pierwszy trening, pierwsze kroki właśnie w tym chodzie i zakochałam się w tym, a jak wiemy, to miłości się nie tłumaczy i gdzieś tam to tak już zostało i no to jest miłość. To jest ale po prostu miłość. To było tak, że ty, nie wiem, zobaczyłaś, jakie sukcesy ma Robert Korzeniowski, zobaczyłaś ludzi, którzy gdzieś koło twojego domu chodzili, trenowali i stwierdziłaś, a może do nich dołączę, czy no bo no chód jest takim, nie jest, jest takim, nie jest. Nie jest takim popularnym pierwszym wyborem, jeśli chodzi o lekką atletykę. Są biegi, rzuty, skoki. Wiesz co, w ogóle moja przygoda z lekką to też był czysty przypadek tak naprawdę, bo jako dziecko gdzieś tam byłam trochę większa i zaczynałam sobie biegać. Biegałam gdzieś tam w lesie obok domu. Później poszłam do gimnazjum i mój kuzyn był wtedy właśnie już lekkoatletą i on mi powiedział, że chodź do nas na trening, pójdziesz sobie na trening. Poszłam na trening. I tam przez dłuższy czas u Bartka Grumana biegałam, robiłam wszystko, i płotki, i właśnie rzuty, i w ogóle wszystko. I zawsze jak jeździłam na zawody, już jako młodzik, czy jakoś tam młodsza byłam, i widziałam ten chód, to szczerze, śmiało się z tych chodziarzy. Chyba każdy to robi. Śmiało się z tych chodziarzy i mówiłam sobie, kurde, no co to za konkurencja, jak to w ogóle wygląda, że jeszcze kobiety to spoko, ale u facetów trochę gorzej. I gdzieś tam, no jakoś mówiłam, że ja tego na pewno nigdy nie będę robiła. I później pojechałam na pierwszy obóz do Poznania i mój trener do mnie powiedział, że Cysia, mam dla ciebie misję. Masz tydzień nauczyć się chodzić dobrze, poprawnie, technicznie i na mistrzostwach chyba młodzików tam Dolnego Śląska wystartujesz w chodzie sportowym. Jak ja stanęłam i zaczęłam się śmiać, mówię sobie, kurde, a jeszcze tydzień temu uśmiałam się, że nigdy tego nie będę robiła, że życie jest takie przewrotne. No i jak to mój trener bardzo mnie do tego przekonał. A ja stwierdziłam, bo to był człowiek, jest człowiek, któremu bardzo, bardzo ufam. Stwierdziłam, no dobra, czemu nie? Spróbujemy. Jak nie wyjdzie, no to wrócę do biegania. I pierwszy trening był dosyć ciężki, ale spodobało mi się to, że właśnie to było coś innego. Że ludzie na mnie patrzyli i na początku jakby... Pytali, co ona robi. Tak, co ona robi, czemu ona biega na prostych kolanach w ogóle. To było coś, to było coś innego. Jest to raz, że ciężka konkurencja, no wymagająca ogromnego zaparcia i tego hartu ducha. Jest też konkurencją czasami niesprawiedliwą, bo wiele jest. Zależy od sędziów, którzy tak. Oceniają wasz styl chodzenia. No to co w tym takiego jest, że młoda dziewczyna, która zaczyna przygodę z lekką atletyką, idzie w coś takiego? Wiesz co? A nie wybiera wspomniane wcześniej na przykład 100 metrów. Tak. Może powiem... Przede wszystkim jakby całe otoczenie chodziarzy też mi się bardzo podobało. Ludzi, których spotykałam w tym chodzie, jakoś tak inaczej niż właśnie w tych grupach sprinterów, grupach biegaczy. Było inaczej. Byliśmy taką rodziną, tak mega z życi byliśmy. To mnie tak chyba przy tym przytrzymało, że tak powiem, ten taki pierwszy... A to każdy powie to samo. Właśnie. Wiem, że to niby jest to banalne. Powie to samo. Tyczkacze tak. Mówią, my jesteśmy jedną wielką rodziną, my sobie wspieramy się dokładnie. Nawzajem. No, ale... Lisek, Kendricks. Tak, ale no, warto o tym wspomnieć, że to było takie właśnie w tym. Ale też te takie, tego się nie da opisać, są takie emocje, to jest taka walka przede wszystkim, walka ze samym sobą, udowadnianie sobie, że ten kilometr poszłam tyle i tyle, a następny jestem w stanie pójść tyle i tak do 20 kilometra, takie wychodzenie z tej strefy komfortu, to jest takie po prostu napawające wręcz, mnie to jara osobiście, mnie jara to, że właśnie idę ten na przykład 12 kilometr i ja patrzę, kurde, a te 8 pójdę szybciej niż te pierwsze 8 na przykład, że takie walczenie cały czas sama ze sobą, bo tak jak no właśnie to wspomniane 100 metrów, co nie, no to jest tyle, to się kończy. I na 20 jednak trochę trwa. To jest też takie cały czas ciągła walka, gdzieś takie przekroczenie tych granic,
mi się wydaje, że to chyba najbardziej mi się w tym właśnie podoba, że ten taki myślenie ciągłe, bo to jest trudna konkurencja, bo idziesz i nie to, że musisz to wytrzymać, te tempo, jakie sobie ustalisz, no to cały czas musisz myśleć, jak tą technikę poprawić, czy coś, no bo tam jak dostaniemy ostrzeżenie od sędziego, czy coś takiego, no to właśnie musisz cały czas myśleć i chyba to, że tego jest aż tyle w tym wszystkim, to chyba mi się najbardziej podoba, że... No właśnie teraz wywołałaś moje kolejne pytanie trochę, bo zastanawiam się, co ty, czy chociaż idąc te 20 km, co w jego głowie się tworzy? O Jezus! Czy tam jest naprawdę natłok różnorodnych myśli? Od powiedzmy myślenia o tym, że ta meta jest i tak odliczanie kolejnych kilometrów, przez myśli o tym, że Boże, po co mi to było, ja tym skończę? Wiesz co, powiem ci tak. Nie będę mówiła, co mają w głowach inni chociaże, bo to też różne mają myśli. Ja, to jest po prostu śmieszne. Pierwsze 10 km na przykład to jest myślenie, jak każdy krok, żeby ładnie iść technicznie, żeby on był długi, kontroluję tempo, patrzę na tętno, słucham trenera, pilnuję w ogóle siebie, żeby gdzieś tam nie zbłądzić myślami właśnie, czy żeby te czarne, tak jak powiedziałeś, że kurde, co ja tu robię, żeby to nie wchodziło do głowy. No ale niestety, po 10 km już mimowolnie, nie chcę tego strasznie, ale te myśli się pojawiają. I to jest wtedy walka i szczerze, ja sobie na przykład w tych chwilach myślę, co mówiła mi mama, co mówił mi trener motywującego. Staram się, wiesz, mówię sobie, przecież ty to kochasz, gdybyś tego nie kochała, to byś tu nie była, nie robiłabyś tego. I gdzieś tam sobie to powtarzam cały czas. Zajmujesz sobie głowę przyjemnymi rzeczami. Tak, czy czasami przed zawodami odpalę sobie muzykę i później tą jedną piosenkę śpiewam całe 20 km w głowie, żeby tylko czymś zająć te myśli. Czy gdzieś tam ktoś mi coś podpowie, to nie wiem, na przykład, żebym patrzyła się przed siebie, czy żebym rozluźniła buzię, to staram się powtarzać sobie cały czas te takie słowa, żeby skupić się na robocie, a nie na tym, co rozprasza czy demotywuje. Ale no, swoje życie to już chyba 1000 razy przeszłam, jak chodziłam tą 20 czy coś. Przemyślałam, co zrobiłam źle w życiu, co mogę jeszcze zrobić, co chcę osiągnąć, albo nie wiem, co zjem na obiad następnego dnia. Już 1000 razy to przerobiłam w głowie. Ale no, gdzieś tam raczej staram się skupić właśnie, żeby myśleć o tej technice i żeby to było dobrze rozegrane 20 km. Czyli jak macie jakieś dylematy życiowe, idźcie tak, 20 km, wtedy podejmiecie wszystkie decyzje, które was buntują. Tak. Nie będziecie mieli żadnych wątpliwości. Na pewno. A dokąd chcesz dojść? Wiesz co? Kiedyś moja koleżanka, też chodziarka, powiedziała mi, że linia mety nie istnieje. A najciekawsze jest to, co jest za linią tak, mety. Tak. Powiedziała mi, że właśnie linia mety nie istnieje, bo zawsze miałam... byłam osobą, która musiała mieć wszystko zaplanowane. Planowałam sobie na przykład... w ogóle mój dzień był rozplanowany od A do Z. Później nauczyłam się właśnie tego, żeby, wiadomo, mieć jakieś tam cele i te krótkotrwałe, te teraz co będą i później te długodystansowe. Ale teraz nauczyłam się, że życie jest tak nieprzewidywane, że nie ma też co do końca planować, więc wiadomo, że chcę dojść jak najdalej i że chciałabym też osiągnąć jak najwięcej. Ale póki co staram się skupić na takich tych małych kroczkach, żeby właśnie tymi małymi krokami dojść gdzieś tam do takich największych marzeń, co nie? Wyznacznikiem Twoich celów jest wspomniany już na przykład Robert Korzeniowski? Wiesz co? No na pewno gdzieś to jest taka osoba, która mnie mega motywuje. Też chodzę sobie raz co tydzień, może teraz trochę już rzadziej, na konsultacje do niego. Super człowiek w ogóle. prowadzi zajęcia tam na stadionie Orła, coś takiego. I sobie tam trenujemy technikę, poprawia mnie. Bardzo mnie inspiruje, na pewno mnie motywuje do tego, żeby gdzieś tam właśnie mieć takie osiągnięcia, jak on miał. Ale też może głupio o tym mówić, ale bardziej na przykład takimi osobami, które mnie gdzieś tam napędzają, to jest Kasia Zdziebło, Olga Niedziałek na przykład, to są takie osoby też, może tego, że z nimi mam styczność też, czy też widzę właśnie, dokładnie, widzę ich pracę i widzę to, że ich osiągnięcia nie są bezpodstawne, bo naprawdę widzę, ile w to wkładają serca i pracy przede wszystkim, to gdzieś tam mnie to napędza, bo też są dowodem dla mnie na to, że po prostu nie ma rzeczy niemożliwych i że jeżeli czegoś się chce, to się po prostu po to idzie, w naszym przypadku. Ten chód starałam się zawsze jakoś trochę tak podbudowywać w Polsce. Nawet kiedyś na zawodach taki trener powiedział mi, że Cysia, tobie powinni płacić za promowanie tego chodu, bo ja nie znam drugiej osoby takiej, która by gdzieś tam pokazywała właśnie w internecie, że ona chodzi, że ten chód pokazywała jako taką super konkurencję. No, u ciebie to jest na porządku dziennym. Tak, trening, tak. Idę tu. Tak, i na początku tak siedziałam,
i mówiłam sobie, kurde, Tysia, czemu tak pokazujesz to swoje życie, takie te treningi i w ogóle nie masz osiągnięć, więc jakby ciekawe, jak ludzie cię postrzegają, że no nie masz takich dużych osiągnięć, a pokazujesz te treningi, jakie one są ciężkie. A później sobie tak siedziałam i mówiłam, kurde, no to jest moja miłość, to jest moje życie, ja tym żyję, ja tym oddycham, więc czemu tego nie pokazywać? I też moim celem właśnie było troszeczkę, nadal jest, no właśnie zrobienie, żeby ten chód był trochę inaczej postrzegany, że to jest tak samo wyjątkowa konkurencja, jak wszystkie inne konkurencje, znaczy dyscyplina, przepraszam, w sumie konkurencja, dobrze powiedziałam. Konkurencja, że konkurencja, ale tak, że to jest tak samo właśnie wyjątkowa i piękna konkurencja, jak te wszystkie inne i staram się to robić nadal, żeby gdzieś ten chód właśnie pokazywać, że to jest super i że to może być emocjonujące, a nie, że nudne, bo idzie te 20 km, a właśnie podczas tych 20 km dzieje się tyle rzeczy, że no naprawdę to może zaciekawić. Czyli jesteś takim słońcem chodu, można powiedzieć. Staram się być. Nie wiem, czy jestem, ale staram się być. A słońce w swoim życiu ma jakieś szczególne znaczenie? Symbol słońca, promienie? Ma duże znaczenie, bo... Słońce, słoneczniki, bo jest tego trochę na twoim ciele. Jest trochę tego. Słońce raczej tu góruje, że tak powiem. W sumie to zdradzę wam. Właśnie mam tutaj słoneczko. To był jeden z moich pierwszych tatuaży, bo kiedyś ktoś mi powiedział, że jak wchodzę w czyjeś życie, to działam jak słońce, że od razu się ludzie uśmiechają, że chce im się bardziej żyć i że gdzieś tam promienieje po prostu i dzięki temu oni też promienieją, więc staram się być tym słońcem, staram się dawać tą energię tyle, ile mam, a nawet więcej staram się przekazywać i dawać ludziom, czy to właśnie w świecie sportowym, czy to w normalnym życiu. Chód to jedna miłość. A drugą miłość to jest ta, którą mamy tutaj w kubku, bo no już prawie Marcelina nie ma. Przygotowała specjalnie dla nas swój napój popisowy, jeden z kilku. No, jeden z wielu. Kawa. Dzisiaj to szósta jest, tak? Jest godzina szósta, ale z mleczkiem. 17:30, szósta kawa, też wielka miłość. Tak, wielka miłość. Jeszcze się uczę, cały czas się uczę robić tą kawę, żeby była właśnie jak najlepsza. Gdzieś tam, wydaje mi się, że tą miłość mam po babci do kawy, chociaż teraz babcia kawy już nie pije. Babcia właśnie zawsze tą kawę Inkę robiła, ja biegłam, piłam ją, byłam taka zadowolona. Więc gdzieś ta kawa od małego, że tak powiem, podobał mi się sam zapach. Później zaczęłam, jak już byłam starsza oczywiście, interesować się tym, jak tą kawę robić, jak parzyć, żeby ona była dobra, jakie ziarna, co i jak. Dalej się tego uczę. Mam nadzieję, że smaczna, że coś tam mi powoli dobra. Wychodzi. No i co? Później też właśnie, w sumie całkiem niedawno pracowałam we włoskiej restauracji u siebie w mieście, w Bolesławcu. I tam miałam chyba pierwszy raz do czynienia, a nie, przepraszam. Pracowałam na zamku w Kliczkowie, 3 km od mojego domu rodzinnego. I tam pierwszy raz miałam do czynienia z takim ekspresem. I tam właśnie mądre osoby uczyły mnie, jak w ogóle obsługiwać ten ekspres, jak to robić. I mi się to tak podobało, w ogóle to trzymanie kolby, no są takie proste czynności. Tak mnie to fascynowało, to właśnie robienie tej kawy, że interesowałam się tym jeszcze więcej. I robiłam tą kawę po prostu w ogromnych ilościach. Mama ze mnie się nawet śmiała, bo w domu po prostu przyszli tylko goście, a ja Cysia od razu z góry wołana, żeby tylko kawę robiła, bo ja chciałam cały czas tą kawę robić, żeby tylko się uczyć. Później zaczęłam sama kombinować, jakie tam smaki tej kawy, czy jak ją w ogóle robić, też żeby była dobra, słodka, niesłodka i tak sobie parzę tą kawę, ta robię kawę. Czerpana jest z internetu, z książek, czy jakieś kursy masz już za sobą? Wiesz co, przede wszystkim właśnie w tej pracy na zamku, tam mnie uczyli ludzie, przekazywali mi. Później w drugiej pracy kolejni ludzie, tam przeszłam taki właśnie mini kurs baristy. Tam miałam taki malutki właśnie kurs, zrobiłam go. Ale też sama tak się jakoś tam właśnie w internecie, gdzieś tam na Instagramie, taka jest prawda, gdzieś tam w Google wujek pomagał, wujek Google. Ale też jakaś taka intuicja wewnętrzna, gdzieś tam sama już tą kawę wiedziałam, jak robić, jak nie, co jest lepsze, co jest gorsze. Chęć poszukiwania tego tak, wybitnego smaku. Dokładnie, swojego smaku przede wszystkim. To gdzieś tam też miałam już, że tak powiem, w sobie. I dzięki temu mogłam kombinować ze smakami, gdzieś tam wariować, więc w sumie wszystko tak naprawdę. I wiedza od innych, i internet, i jakieś tam książki, i no i ja sama też, co nie, że gdzieś tam to było. A trzy najważniejsze cechy, które powinna mieć dobra kawa? Jest coś takiego? Wiesz co, no mi się wydaje, że też jest kwestia taka indywidualna. No to dla ciebie. Dla mnie. A od ciebie ktoś może zaczerpnąć tak. I sprawdzać, czy ma te cechy. Czarna musi mieć fajną piankę na górze. To świadczy o tym, że jest dobrze zaparzona.
nie może być zbyt kwaśna, ale też zbyt taka gorzka. I co? I trzecia cecha, jaka jeszcze? Żeby espresso było wyraziste, a nie było taką lurą. Tak. Może czwarta, to. I czwarta cecha, pite w towarzystwie. Tak, w dobrym towarzystwie. To sport to jedno, kawa to drugie. Dla niektórych połączenie, które nie powinno iść w parze, bo pewnie, tak jak wszyscy słyszałeś, że kawa redukuje magnez. Wiem, jest... Ale o tym nie będziemy rozmawiać, bo o tym już rozmawiałem nawet z Adamem Kszczotem, który... Ale jak ktoś suplementuje, to jest okej. Okay. Który też jest kawoszem i powiedział, że on też może pić kawę i wcale to nie wpływa na jego formę. Tak. Pytałem cię o to, po co ci to chodzenie? Nieprzyjemnie jest pozować przed aparatem? A, wiedziałam. Wiedziałam, że ten temat przyjdzie. Wiesz co? Jest łatwiej. Jest łatwiej. A tak, ustaliliśmy, że ty lubisz sobie trudniejsze życie. A ja lubię wyzwania i jest łatwiej, chociaż też nie do końca, bo właśnie kiedyś pamiętam, że byłam na jakiejś sesji zdjęciowej i później z niej wróciłam i byłam u znajomych i znajomi mówią, a co to za praca, że sobie tylko stajesz przed obiektywem, pozujesz, robisz miny i masz to płacone i to jest taka praca. A ty im mówisz, ja mówię, kurde, człowieku, jak ja stoję przed tym aparatem. I stój 8 godzin przed tym aparatem i weź zmieniaj tę stylizację, wszystko, czy no po prostu to jest, to się wydaje łatwe. No ale to nie jest wcale łatwe, bo jeszcze no po prostu cały dzień na nogach tak naprawdę, no zmęczenie jest niewyobrażalne. Ale no nie ukrywam, że to jest łatwiejsza sprawa niż ten sport, czy tam właśnie ten mój chód. Tylko jest jedna sprawa, którą i no ja zauważyłam, właśnie różnica w modelingu, a w chodzie. Ja nie, to nie ma takiej adrenaliny. Jest adrenalina, bo wiadomo, że tam gdzieś opinia fotografów, czy innych ludzi na sesjach, czy tempo pracy, to jest adrenalina, ale to nie są te same emocje. To nie jest to samo, co ja wychodzę na stadion, czy na trasę i robię ileś tam kilometrów i sama ze sobą walczę. Tam też jest pokonywanie jakichś barier, ale tam właśnie są już takie granice, gdzie już się raczej nie wychodzi poza, a w sporcie mam wrażenie, że tych granic nie ma, właśnie tej linii mety nie ma. Więc to jest taka ta różnica, że ten sport budzi we mnie jakieś takie emocje, których się nie da opisać i nie doświadczyłam ich właśnie w modelingu na przykład. Czyli sport to droga do przyszłości, jakby twoja przyszłość, a modeling, fotomodeling to dodatek? To jest dodatek, który jak jest, tak. To jest, a jak go nie będzie, to też tragedii nie będzie. Dokładnie. Powiem ci szczerze, że jakoś z rok temu, może już lekko ponad, byłam po takiej małej kontuzji i wtedy się oddałam bardziej tym sesjom. Też byłam w agencji, przez jakiś czas pracowałam dla agencji, ale też sobie stwierdziłam, że wtedy ten sport będzie dodatkiem, a modeling to będzie ten główny plan, że tak zrobimy teraz. Ale po miesiącu, trzech miesiącach później tej takiej pracy mi brakowało tego sportu, brakowało mi tego i już stwierdziłam, że nie, to był zły plan, że ten sport po prostu to jest moja droga, bo robię to już 8 lat bodajże, siedzę w sporcie i ja bez tego już nie mogę oddychać, już nie funkcjonuję, już moje życie nie wygląda tak dobrze bez tego sportu, więc stwierdziłam, że nie, sport idzie na pierwsze miejsce, a ten modelik będzie takim dodatkiem, tak jak właśnie mówisz, a jak go nie będzie, no to nie będzie tak źle, ale też nie ukrywam, że tęsknię za sesjami na przykład, tak jak kiedyś miałam sesję prawie codziennie, tak teraz mam może z 2-3 w miesiącu, bo sport mi już na to nie pozwala, żeby właśnie tyle pozować, co wcześniej pozowałam. Ciężko pogodzić to wszystko. Troszeczkę ciężko, jeszcze z innymi obowiązkami dnia codziennego, to już trochę gorzej. Czyli jest. Ze studiowaniem, tak, z życiem po prostu. Dokładnie, z normalnym życiem, ze studiowaniem to jest trochę gorzej. A da się, uprawiając taką konkurencję jak chód, normalnie żyć? Wiesz co, mi się wydaje, że już to takie życie, jak trenujesz tą konkurencję, to już staje się twoją normalnością, że taką poprzednią normalność zamieniasz właśnie w te życie chodowe, że tak powiem, to już się staje twoją normalnością. Dlatego się da, no bo normalność to też jest pojęcie względne, co nie, że da, więc tak, da się żyć normalnie, to jest moja normalność już. Pytam o to też dlatego, bo już wspomniałeś, że jesteś z małej miejscowości, okolice Bolesławca. Tak jest. Przyjechałaś do Warszawy i wiesz jak młodzi ludzie reagują na Warszawę. Oj, Warszawka, sportowe Warszawy, tak. Raz, że sportowe możliwości to jedno, ale że w ogóle możliwości i tyle uciech tak. czekających, tyle niebezpieczeństw czyhających, nawet na tych takich
zafiksowanych na jakimś celu, no gdzieś ta Warszawa potrafi ich wchłonąć. Tak, że mogą zbłądzić. Ja ogólnie idąc do Warszawy miałam... W ogóle to, że przyszłam do Warszawy, to już wiedziałam, że idę tu po to, aby bardziej się rozwinąć w tym chodzie. I w idę, to jest słowo tak, klucz. Dokładnie, idę. I w modelingu, bo właśnie przyszłam do Warszawy, no to wtedy jeszcze byłam w agencji i tu miałam dużo sesji zdjęciowych, ale też nie ukrywam tego, że przyszłam tutaj przede wszystkim, bo tu miałam trenera, który chciał się mną zająć. Chciał się, Andrzej Chyliński, chciał mnie wziąć pod swoje skrzydła, bo ten trener z Bolesławca, po prostu mój ukochany trener, no on nigdy tego nie ukrywał, on się na chodzie kompletnie nie znał. Chciał i tyle, ile mógł mi przekazać, to mi przekazał, ale no nie znał się na chodzie i powiedział, że jak chcę jakby coś więcej, no to muszę iść do kogoś, kto się na tym faktycznie zna, a nie tam gdzieś próbuję metodą prób i błędów, bo już no młodsza nie będę i gdzieś tam czas goni, jak się chce trochę więcej, no to fajnie, jak ma się tą profesjonalną opiekę, co nie? Więc idąc do Warszawy stwierdziłam, że to jest mój cel. Ja idę tutaj, rodzice mi dali takie możliwości, żeby mogła mieszkać w Warszawie, po to, żeby trenować, uczyć się i gdzieś tam pozować czasami do zdjęć. Więc no oczywiście, że są te takie rzeczy, do których chce się uciekać, jakieś tam imprezy, nie imprezy, ale mam super znajomych, którzy właśnie wyganiają mnie z imprez, bo Cysia, ty masz rano trening na przykład. Gdzieś tam nie daje się pochłonąć chyba temu, co złe w tym mieście, że tak powiem. Skupiam się na tym, co chcę osiągnąć, bo wiem, że bez pracy i moich chęci, no to się nie uda po prostu. Jako, że skończyła nam się kawa, puste kubki już odstawiliśmy, to znak, że pora skończyć tę rozmowę. Cysia, bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję i mam nadzieję, że doszliście z nami do końca i zapraszam do oglądania w sumie też następnego odcinka. Może mnie tam nie będzie, no, znaczy na pewno, ale zapraszam. I dajcie jej lajka za takie miłe słowa. Możecie. Lajka, suba, odwińcie sobie poprzednie odcinki i oglądajcie kolejne. Bądźcie z nami. Niech ta społeczność się rozrasta.